Jeśli chodzi o IP, mówiłem o tym 2 października ubiegłego roku w Gdańsku. Zlikwidujemy IPN. IPN to 289 milionów budżetu dzisiaj. My zadania IPN-u podzielimy. Podzielimy na Polską Akademię Nauk. To są kwestie naukowo-historyczne. Dzisiaj budżet państwowej Polskiej Akademii Nauk to 81,5 miliona. Część prokuratorską przesuniemy do Prokuratury Generalnej, a pozostałą część do przywróconej przez nas Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Jeśli chodzi o CBA, które dzisiaj CBA spełnia rolę policji politycznej i głównie, jak słyszymy, zajmuje się polityką i walką z polityczną opozycją. Podzielimy obowiązki, które dzisiaj realizuje Centralne Biuro Antykorupcyjne. W części przekażemy je do Centralnego Biura Śledczego Policji, a w części do Komendy Głównej Policji, która będzie koordynować walkę z korupcją, do której zostało CBA w 2006 roku powołane. Jeśli chodzi o 500+, bardzo wyraźnie o tym mówiliśmy. Utrzymamy ten program. Będziemy go realizować w sposób przez nas zapowiedziany. Także przekażemy pieniądze także na pierwsze dziecko, także w rodzinach 2+1. Warunek, o którym chcemy rozmawiać, to jest taki, że ten program powinien być dedykowany do rodzin, których rodzice lub jeden z rodziców jest aktywny zawodowo lub poszukuje pracy. To jest program, który musi walczyć o skuteczną demografię, o to, żeby pierwsze dziecko w rodzinie pojawiało się szybciej niż dzisiaj, o zakładanie rodzin i o aktywność zawodową. Jeśli chodzi o emerytury, nie chcemy podwyższać wieku emerytalnego, ale zrobimy wszystko, żeby opłacało się pracować dłużej, żeby Polacy mieli szansę pozostać na rynku pracy, żeby aktywność zawodowa mogła skutecznie wpływać na ich zarobki. I wtedy, w związku z tym, żeby tak się zdarzyło, wprowadzimy jako zachętę 13. emeryturę. To jest to, o czym mówiliśmy w debacie nad konstruktywnym wotum nieufności. I wreszcie imigracja. Jesteśmy za tym, żeby Polska, tak jak Unia Europejska, angażowała się w humanitarną pomoc ofiarom wojen. To jest aktywność, którą polski rząd wcześniej prowadził. Takim symbolem niezgody na tę pomoc humanitarną była propozycja prezydenta Sopotu, Jacka Karnowskiego, który, jak pamiętacie Państwo, chciał przyjąć 10 sierot ofiar bombardowania w Aleppo. Na to rząd polski, jak pamiętacie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie zgodziło się. Nie będziemy przyjmować nielegalnych migrantów. Polski rząd musi być aktywny w Brukseli, na polu Unii Europejskiej. Musi być aktywny w rozwiązywaniu problemów uchodźczych właśnie w Brukseli i w Strasburgu. To ważne, bo dzisiaj ten problem nie funkcjonuje w tak wyraźny sposób, jak jeszcze kilka czy kilkanaście miesięcy temu. Dzięki aktywności Rady Europejskiej, przewodniczącego Rady Europejskiej, dzięki podpisaniu umowy Unia Europejska-Turcja. Tego problemu nie ma, ale dzisiaj to polski rząd musi być aktywny w Brukseli, żeby ten pomysł na zagrożenia, które mogą przecież pojawić się w przyszłości, żeby być przygotowanym na reakcję, mieć przygotowaną reakcję na problem uchodźczy, jeżeli taki się pojawi. Nie może być Polska obiektem szyderstw, kpin i drwin, tak jak było to 9 marca i później po głosowaniu 27-1. Tylko podmiotowy polski głos, tylko dobre, sensowne argumenty z polskiej strony będą powodować, że będziemy mieli wpływ na politykę europejską w tej kwestii. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj Polska jest na marginesie Europy, dzisiaj polski rząd jest nieszanowany, a jego głos nie jest wysłuchiwany. Więc dlatego mówimy, polityka dotycząca imigrantów musi być aktywna z naszej strony, ale musi mieć absolutne przełożenie na politykę europejską, całej Unii Europejskiej.